Dlatego pamiętajcie, że te trzy słowa Bóg, honor i ojczyzna są najważniejsze. Były dla nas w tych ciężkich, trudnych czasach, kiedy walczyliśmy w lasach, ale również i dziś, kiedy walczymy bez broni, broniąc tej naszej matki, ojczyzny. Uczestnicy wydarzenia mogli się także zapoznać z prezentacją znaczków z serii Ryngrafy Wyklętych, przygotowanych przez Pocztę Polską. Organizatorami konferencji były parlamentarne zespoły miłośników historii oraz tradycji i pamięci żołnierzy wyklętych, a także Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nie dążyliśmy do stworzenia jednej interpretacji historii, ale przedstawienia wizji Polski i Rosji w duchu dialogu, podkreślają autorzy publikacji na temat wspólnej polsko-rosyjskiej historii. Publikacja została zaprezentowana w siedzibie MSZ. Publikacja powstała w ramach projektu Polska-Rosja czy fatalizm wrogości o nowe ujęcie historii, realizowanego przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i Instytut Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk. Pierwszy tom publikacji dotyczy historii wczesno-nowożytnej, od XIV do XVIII wieku, drugi zaś XIX wieku. Każdy tom zawiera eseje poświęcone konkretnemu zagadnieniu historycznemu, które zostały napisane wspólnie przez polskiego i rosyjskiego historyka, a także wybór źródeł oraz zadania szkoleniowe. Oba tomy zostały wydane w polskiej i rosyjskiej wersji językowej. Będą stanowić pomoc dydaktyczną dla nauczycieli historii, mówi profesor Mirosław Filipowicz, dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Jest oczywiście naturalna potrzeba rozmowy o historii między Polakami i Rosjanami. Taka rozmowa wcześniej dość standardowo i nie tylko z Rosją, odbywała się w formacie komisji podręcznikowych, ale postanowiliśmy pójść nieco innym szlakiem. Postanowiliśmy nie tyle zdiagnozować, jak stosunki polsko-rosyjskie i ich historia funkcjonuje w podręcznikach, ale postanowiliśmy dać coś pozytywnego i postanowiliśmy przygotować takie tomy pomocy naukowej dla nauczycieli historii. Wydawnictwo zostało sfinansowane w całości przez stronę polską. Polska bierze pod uwagę wydanie podobnej publikacji dwustronnej razem z Ukrainą oraz Izraelem. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska. Marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski wzięli udział w szczycie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie odbyło się w Budapeszcie. Rozmawiano głównie na temat wzmocnienia współpracy parlamentarnej w Unii Europejskiej. Na Węgry udali się też przedstawiciele sejmowych komisji do spraw Unii Europejskiej, Gospodarki i Rozwoju oraz Obrony, którzy przedstawili sprawozdania ze swoich prac. Na zakończenie szczytu marszałkowie parlamentów V4 przyjęli wspólną deklarację. Mowa w niej między innymi o roli parlamentu w Unii, mówił podczas spotkania z dziennikarzami marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Bardzo zależy nam, i to dotyczy wszystkich przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej, aby rola parlamentu była wzmocniona. Mówimy tam o kartce żółtej, zielonej, czerwonej. Mówimy również o korzeniach Unii Europejskiej, mówimy również o przyszłości Unii Europejskiej, mówimy również, i ta deklaracja dotyczy tych problemów, które są przed nami. Problemy bezpieczeństwa, co dla nas wszystkich jest bardzo istotne i bardzo ważne, ale również sprawy demograficzne i to, co jest dla nas bardzo ważne, mianowicie, ale również i dla wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. I tu mamy pełną zgodność. To dbało się o to, aby Unia Europejska była stowarzyszeniem państw solidarnych, współpracujących ze sobą. Krótko mówiąc, nie chcemy, aby Unia Europejska podzieliła się. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, podsumowując szczyt, podkreślił, że polska delegacja wyjeżdża z niego z przekonaniem, że Europa Środkowa jest depozytariuszem wartości chrześcijańskich. Polityk zaznaczył też, że Europa Wyszehradzka staje się obecnie najbardziej dynamiczną częścią całej Unii Europejskiej. Przy okazji spotkania w Budapeszcie marszałkowie Kuchciński i Karczewski zostali też odznaczeni Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Węgier. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powiedział, że odznaczenie to traktuje jako uznanie dla działalności całego zespołu, który od wielu kadencji w Sejmie działa na rzecz dobra wspólnego i przyjaźni polsko-węgierskiej. Polityk dodał, że Polska i Węgry wspólnie budują dziś naszą nową Europę Środkową. Rozpoznaliśmy signum temporis,
Zrozumieliśmy, że nasza przyjaźń i współpraca, a zwłaszcza znaczenie polityczne, mogą być wzmocnione współpracą w całym makroregionie środkowoeuropejskim. Mam na myśli takie inicjatywy jak Grupa Wyszehradzka, czy Trójmorze, czy konferencje Europa-Karpat. Wspólnym naszym celem, śmiem twierdzić, jest wzmacnianie naszych państw w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim. Piątkowa ceremonia wręczenia odznaczeń obu marszałkom odegrała istotne znaczenie dla szczególnych relacji polsko-węgierskich. W uroczystości wzięli udział prezydent Węgier Janusz Áder i węgierski premier Viktor Orbán. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Rozmowach niedokończonych o szansach Polski na zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Gośćmi naszego programu będą pan Adrian Kubicki, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT i pan profesor Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Szumana. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15, a o 21.30 na antenie Radia Maryja pierwszy sobotni wieczór modlitwy. Serdecznie zapraszamy. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Sukces po polsku. Inwestycje w nowoczesne branże i przyrost rodzimego kapitału. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu premier Mateusz Morawiecki prezentuje receptę na rozwój polskiej gospodarki. Ustawa w klinczu. Choć nie ma żadnych formalnych przeszkód, by komisja zajęła się niezwłocznie projektem zakazującym aborcji eugenicznej, posłowie odkładają nad nim pracę, szczegóły w naszym dzienniku. Najważniejsze zadanie polityków. Dlaczego ustawa chroniąca życie powinna zostać przyjęta bez zbędnej zwłoki, pisze profesor Mieczysław Guzewicz. Idę tam, gdzie mnie potrzebują. W naszym dzienniku rozmowa z wyjątkowym żołnierzem, starszym szeregowym Dawidem Wartoniem, który uratował kobietę z płonącego domu. Biznes z nazistami. Amerykańskie koncerny i banki hojnie wspierały III Rzeszę. Sponsorów niemieckiej zbrodni przypomina dr Joanna Wieliczka-Szarkowa. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy Państwo, chciałbym na chwilę, byśmy zatrzymali się po tej chwili poświęconej katechezie, zaproponuję fragment aktualności, które prowadził się z Janusz, rozmawiał z panem profesorem Mieczysławem Rybą, między innymi, a później różaniec i felieton na naszej antenie. Drodzy Państwo, mówimy od jakiegoś czasu, ja staram się chociażby poruszać tematy dotyczące świętowania Dnia Pańskiego. Święty Jan Paweł II napisał, wydaje się, że w obliczu nowych sytuacji, laicyzacji, ateizacji, też i prześladowań związanych z nimi problemów, konieczne jest ponowne odkrycie głębokich uzasadnień doktrynalnych, które stanowią podstawę przykazania kościelnego, aby wszyscy wierni uświadomili sobie wyraźnie, jak nieodzowną wartością jest niedziela w życiu chrześcijańskim. Dążąc do tego, idziemy śladem odwiecznej tradycji Kościoła, którą potwierdził zdecydowanie Sobór Watykański II, nauczając, że w niedzielę wierni powinni schodzić się razem dla słuchania Słowa Bożego, dla uczestniczenia w Eucharystii, tak aby wspominać mękę, zmartwychwstanie i chwałę Pana Jezusa Chrystusa i składać dziękczynienie Bogu, który ich odrodził przez zmartwychwstanie Jezusa ku nadziei żywej. To też za świętym Piotrem. Obowiązek świętowania niedzieli, zwłaszcza przez udział w Eucharystii, przez odpoczynek w duchu chrześcijańskiej radości, braterstwa, staje się w pełni zrozumiały, jeśli pamiętamy o różnorakich wymiarach tego dnia. Dzień ten stanowi samo centrum chrześcijańskiego życia, czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i, co najważniejsze, naszemu życiu. Kościół uważa nakaz świętowania Dnia Pańskiego za istotny, nieodzowny znak relacji z Bogiem. Chrześcijanie powinni na nowo
spojrzeć na to trzecie Boże przykazanie. Należy tutaj szukać jego głębokiego sensu w świetle wiary, aby go nie spłycać ani nie zafałszować. Kościół przypominał nieustannie o tym nakazie sumienia zakorzenionym w potrzebie wewnętrznej, bardzo mocno odczuwanej przez chrześcijan pierwszych wieków. Jak czytamy w dokumentach wczesnochrześcijańskich, uczestnictwo we mszy świętej jest dla wiernych obowiązkiem, od którego można ich zwolnić tylko poważna przeszkoda. Dlatego pasterze są zobowiązani zapewnić wszystkim rzeczywistą możliwość wypełnienia tego przykazania. W tym celu przepisy prawa kościelnego pozwalają kapłanom na przykład za pozwoleniem biskupa diecezjalnego odprawiać w dni świąteczne więcej niż jedną mszę świętą oraz na wprowadzenie mszy świętej wieczornej. Czas na wypełnienie obowiązku niedzielnego rozpoczyna się już w sobotę wieczorem, kiedy odprawia się pierwsze nieszpory z niedzieli. Msza, zwana czasem przedświąteczną, ma charakter w pełni świąteczny. Jest sprawowana według liturgii niedzielnej, co nakłada na celebransa obowiązek i wygłoszenia homilii, odmówienia z wiernymi modlitwy powszechnej. Pasterze powinni przypominać wiernym, że jeśli przebywają w niedzielę poza stałym miejscem zamieszkania, winni dołożyć starań, aby uczestniczyć we mszy świętej tam, gdzie się znajdują, wzbogacając w ten sposób miejscową wspólnotę swoim osobistym świadectwem, czyli z jednej strony czasem pracujemy w niedzielę, czasem wyjeżdżamy gdzieś. Warto nawet pomyśleć, czy tam, gdzie jedziemy, jest taka możliwość, by pójść do wspólnoty parafialnej, do konkretnego kościoła. Jak słyszymy z nauczania kościoła, pasterzy, jest to też świadectwo, że co z jednej strony świadectwo, a z drugiej strony też poznanie innej wspólnoty, wspólna z nią modlitwa. To może to tyle. Niech to będzie kolejnym przyczynkiem, może do naszej refleksji, jakiegoś zastanowienia się nad tym tematem. Zapraszamy do naszego sanktuarium zawsze. Zapraszamy do modlitwy, do adoracji Najświętszego Sakramentu, do uczczenia również świętego Jana Pawła II. A 18 maja w urodziny świętego Jana Pawła II i drugą rocznicę konsekracji wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II i dzień odpustu w naszym sanktuarium mszy świętej będzie przewodniczył o godzinie 12:00 najbliższy świadek życia i świętości świętego Jana Pawła II, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Wtedy też będzie następne uroczyste przyjęcie do bractwa świętego Jana Pawła II i złożenie przyrzeczeń właśnie tych wstępujących do bractwa. Zapraszamy serdecznie, powiedzcie jedni drugim. A więc 18 maja. On przyjął projekt ustawy degradacyjnej, w rondo degradacji generałowi i tak dalej, i tak dalej. Dyskusje, ja wiem, czy to jest dyskusja, ale jakieś tam różne wypowiedzi słyszymy o słuszności czy niesłuszności tego, ale tutaj jest decyzja i jeszcze ważna decyzja, jeśli chodzi również ustawa o IPN-ie, która weszła w życie. Naszym gościem ostatnio dosyć częstym jest pan profesor Mieczysław Ryba, którego witamy serdecznie na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże. Tak się dzieje, że jest pan na styku i historii, i obecnej polityki, więc dlatego tyle potrzebujemy pana komentarzy do naszej rzeczywistości teraz obecnej. Więc moje pytanie, czy można powiedzieć, mamy już dosyć tego, by pamiętać o żołnierzach wyklętych, czy może powiedzieć, że cała Polska im hołd oddaje i co pan sądzi o tej ustawie degradacyjnej? Czy to jest potrzebne, czy nie? Czy kiedyś ktoś tam krzyczał, prawda, żeby się od generała, ale myślę, że to są już skrajne wypowiedzi. To oczywiście był redaktor naczelny gazety. Pamiętajmy o tym, że na poziomie prawnym Polska jest na tym okrągłym stole była jakąś kontynuacją PRL-u. Generałowie, o których mówimy, wprowadzali między innymi stan wojenny, byli odpowiedzialni w sensie różnym za te różne zbrodnie komunistyczne, też symbolizowali państwo
które było podległe Moskwie. Notabene sam stan wojenny wprowadzili właśnie słuchając się Moskwy, a nie własnego narodu. Symbolika czasów komunizmu jest jednoznaczna. To są czasy totalitaryzmu, zniewolenia państwa polskiego. W związku z czym, jeśli czcimy żołnierzy niezłomnych, tych, którzy... No to komunizm, dowiedziałeś. Tych, którzy oddawali życie... Przez tyle lat ludzi mordowali. ...heroiczny tutaj się poświęcać. No to jak możemy równocześnie na płaszczyźnie niepodległej Polski czcić, honorować tych, którzy Polskę zdradzili. Więc w tym względzie ustawa degradacyjna ma właśnie taki wymiar pokazania, gdzie była zdrada i gdzie było bohaterstwo, gdzie był patriotyzm. To ma potrzebny wymiar wychowawczy. Mogę ci dać swoje rajstopy, bo myślałem, że swoich obywateli wychowywać do niepodległości, a nie do kolaboracji. Bo... A zarazem pamiętajmy, że to nie tylko są czasy, nazwijmy to takie jak trochę czasy zaborów, ale to dziewczyna czasy państwa totalitarnego, kiedy system jest zbrodniczy. Proszę czytać, jak pan jest. Mamy do czynienia z systemem komunistycznym, za którym oni stali. I to jest tym bardziej w perspektywie takiej polskiej rzecz niezwykle istotna i od strony moralnej, a więc i wychowawczej, i także formalnej. I to jest po prostu rozliczenie się z tą komuną. Oczywiście tu mówimy o pewnym wymiarze symbolicznym, ale pamiętajmy, że symbole odgrywają również w życiu państwowym ogromną rolę. Oczywiście, no i to jest, no, poza tym no. Ktoś powie, no dobrze, cóż temu człowiekowi już się zrobi, na pewno, skoro już nie żyją, prawda, ci delikwenci, generałowie, ale jest jakaś taka pewne rozliczenie historyczne, prawda, że jednak czas upłynął, ale jednak wskazał, kto był katem, oprawcą, a kto był ofiarą. No trzeba skończyć z tym twierdzeniem, mówię po okrągłostołowym, że mieliśmy do czynienia z trudnymi czasami i w czasach trudnych jeden był w partii i działał, a drugi był w opozycji i też działał. Jeden był żołnierzem wyklętym, czy żołnierzem niepodległego państwa polskiego. To się powtarza już. No ale to nigdy za dużo, prawda? Był też w trudnej sytuacji, no. Bo musiał strzelać. No nie, no trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Ważną rzeczą niezwykle jest nazywać rzeczy po imieniu. Dobro dobrem, zło złem, zdradę zdradą, bohaterstwo bohaterstwem. To ma wymiar oczywiście dla tych, którzy już zmarli, mniej istotny. To oni są w innym świecie. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę tych, którzy żyją, to jest rzecz fundamentalna. Na każdym tego poziomie to jest, edukuje się całe społeczeństwo. Nawet w tych dyskusjach, które w tej chwili się toczą. I młode pokolenie, zresztą pamiętajmy, tak mocno dzisiaj zafascynowane tą tradycją żołnierzy wyklętych. Tu mieliśmy do czynienia właśnie z tym hasłem, które ojciec przywołał, odczepcie się od generała. Oczywiście to było o wiele brutalniej powiedziane. Od generała, chodziło o generała Jaruzelskiego, czy niektórzy też mówili tak o generale Kiszczaku, ponieważ doprowadzili do porozumienia okrągłostołowego. To nie ma nic do rzeczy. To są symbole czasów totalitaryzmu. Symbole. Wydaje się, że w tym kontekście 1 marca bardzo dobra data, żeby taki temat podjąć. No właśnie, tak patrzę na historię, panie profesorze, to jednak ta Magdalenka połączyła te pewne osoby, jak się okazuje, że nie były tak dobrane przypadkowo, jednak władza ówczesna, oddająca powiedzmy władzę, czuła, że może się dogadać po prostu i dlatego wybrała takie, a nie inne osoby. Nie, oni dogadali się najprawdopodobniej, gdybyśmy chcieli spekulować historycznie, też nie na skutek własnej woli, tylko pewnego eksperymentu, który Moskwa planowała, żeby reformę systemu zrobić i trzeba było znaleźć kraj, gdzie można modelowo tego typu sprawę przetestować, ponieważ w Polsce była solidarność rozbita przez stan wojenny, czasem agenturalnie tutaj różne rzeczy próbowano zrobić i porozbijać ten związek, więc był to modelowy przykład tego, co w Moskwie zadecydowano. Później w wielu innych krajach to się działo. To przechodzenie z systemu w system, czyli zmienić wiele, żeby się wiele nic nie zmieniło w sensie ich władzy. To wiadomo, im się do końca nie udało i tak dalej, ale niesamodzielność generała Jaruzelskiego w roku 81 niczym się nie różniła od tego, co zrobił w 89, tylko inny był kurs moskiewski, a dzisiaj się mówi, jakoby on się zerwał z moskiewskiego łańcucha i na własną rękę dokonywał tego porozumienia z opozycją. Tego się udowodniło.
nie da. I w tym względzie tak też trzeba czytać ten czas przemian. We własnym interesie to robiono, a nawet w interesie całego bloku komunistycznego, który przeżywał pewne reformy. No jeszcze ta ustawa, czyli nowelizacja ustawy o IPN. Pan profesor wiem, że śledzi tą sprawę, kiedyś zresztą był w kolegium tejże instytucji. Wydaje nam się, że już nastąpiła fala pewnego spokoju i powiedzmy dogadania się co do szczegółów, jeśli chodzi o tutaj rozmowy polsko-izraelskie, tak powiedzmy ogólnie, prawda? No miejmy nadzieję, że to będzie zmierzać do pewnego wyciszenia i uspokojenia. Jeśli to ma być trwałe, a nie tylko przejściowe, jeśli to ma przynieść duże owoce, to na gruncie prawdy. I tutaj ustawa podkreśla ten wymiar właśnie prawdy prostej, najbardziej prostej, może nie prymitywnej, ale takiej oczywistej. Polska nie jest odpowiedzialna za zbrodnie. Polska nie jest odpowiedzialna za obozy koncentracyjne. Polska była poddana zbrodniczej polityce niemieckiej i ukraińskiej, też chodzi o nacjonalistów ukraińskich. W tym względzie są to rzeczy proste, aczkolwiek jak widać w świecie nieznane, a w wielu wypadkach bardzo zakłamane. I w tym względzie trzymanie się kursu prawdy i walka o tą prawdę ostatecznie daje szansę na prawdziwe pojednanie międzynarodowe. Inaczej będziemy tylko w ułudzie pojednania żyć, a to wcześniej czy później wybucha i skandal się rozlewa na cały świat. Zresztą jak gdyby to powiedzieć, panie profesorze, pokolenia, które przeżyły wojnę, gdyby mi powiedzieć, bo już ich nie ma, ale może jeszcze są parę, że tak powiem, osób, że tego typu Polska się będzie musiała bronić przed tego typu zarzutami, no to by po prostu nie uwierzyło nigdy. Powiedziałoby, że to jest jakieś w ogóle jakaś aberracja myślowo, nie wiem, myślowo uczuciowa i tak dalej, a jednak takie czasy przychodzą. No przyszły czasy postprawdy, gdzie liczą się narracje, a nie prawda właśnie, czy opowiastki pewne, które różnie snują, więc to dlatego tak jest, ale zwróćmy uwagę, ktoś pytał, dlaczego myśmy zostawili dużo takich pamiątek po obozach koncentracyjnych, a nie tak jak w Niemczech, gdzie tylko małe ślady, a czasem nic nie ma. No myśmy po prostu, nikomu do głowy nie przychodziło, żeby twierdzić, że to jest nasz produkt polski, bo nie był w najmniejszym tego słowa znaczeniu, ale no, to jest kwestia bardzo dla nas edukacyjnie ważna. Edukujemy się jako społeczeństwo, jako politycy, jako często naukowcy i tak dalej. Co się w świecie dzieje? Żyć w takim przekonaniu, że wszyscy nas dobrze widzą, to był pewien fałsz, którym się też karmiliśmy, lub czym karmiły nas liberalne media. I z tego letargu trzeba się obudzić i wziąć się do roboty po to, żeby odkłamać tak wiele rzeczy, które na nasz temat jest mówione. Hołd dla tych, co zachowali się jak trzeba. My jesteśmy już tuż po świętowaniu żołnierzy niezłomnych, wyklętych. Chcieli nas zakopać, nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem. To zdanie pokazuje właśnie też to, co wydarzyło się i można powiedzieć, teraz my możemy hołdować, świętować, cieszyć się z tych, którzy okazali się niezłomnymi. Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz. Wiem, że pan jest w drodze, udaje się teraz na spotkanie ważne, ale mimo wszystko znalazł pan czas dla naszych słuchaczy, więc serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję. Rzeczywiście z wojewodą lubelskim jedziemy na spotkanie z księdzem profesorem Górzem. Już go pozdrawiamy serdecznie i dziękuję za audycję, za wysłuchanie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. Była ta rozmowa w czasie audycji Aktualności Dnia. Chcemy się też wspólnie modlić, rozważymy jedną z tajemnic bolesnych Różańca Świętego, bo dziś wieczór, piątek,
u Państwa tajemnicę ciernim ukoronowania Pana Jezusa. Wzbudźmy też intencje, w których chcemy się modlić. Zawsze pamiętamy o Kościele Świętym, Ojcu Świętym, Jego intencjach. Polecamy też i naszą Ojczyznę. Modlimy się o pokój na świecie, za dzieło Radia Maria, abyśmy też pomagali sobie nawzajem w tym dorastaniu do naszego człowieczeństwa, dojrzewaniu do powołania naszego, rozeznawaniu tego, co mamy czynić, jak mamy czynić, jak pełnić wolę Boga w danym kontekście, w danej sytuacji. Módlmy się też o potrzebne dary dla nas. Polecamy chorych, cierpiących z naszej redakcji. Modlimy się nieustannie o łaskę uzdrowienia dla ojca Jana Króla. Potrzebne łaski dla jego mamy, pani Józefy, pani Marii, naszych chorych, cierpiących, współpracowników. Czekam też i na Państwa telefony. Mamy taką możliwość. Może ktoś też i złoży życzenie, jedną, drugą intencję i podejmie modlitwę na naszej antenie. Kto zdejmie koronę cierniową ze skroni Zbawiciela, da chwilę wytchnienia i zaleczy bolesne rany na głowie? Kto otrze z oczu krew i łzy, które sprawiły, że wzrok Pana pogrążył się w ciemnościach? Jezu, ja wiem, że mogę to zrobić. Pragnę przeciwstawić się oprawcom, ich szyderstwom i kpinie. Chcę być chustą, która pozwoli Ci na nowo widzieć. Chcę ogłaszać Twą godność królewską, zwłaszcza tym, którzy nie dostrzegają nawet Twojej ludzkiej godności. Telefony do studia, do Radia Maria 11 48 56 655 23 33 i 11 48 56 655 23 66. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, Michał z New Jersey. Teraz i zawsze. Chciałem do intencji Ojca dołączyć trzy intencje o zdrowie i łaskę Ducha Świętego dla księdza Józefa Urbana, o zdrowie i łaskę zdrowia dla pani Władysławy Opalu, która jest w szpitalu, i o światu wiekuistą za duszę zmarłych Józefiny Wegner. To są moje intencje, Ojcze. Pan będzie się chciał modlić z nami? Tak, ja mogę. To ja jeszcze jeden telefon odbiorę i za chwilę Pana poproszę, dobrze? Dobrze, Ojcze. Radio Maria, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Do tych wszystkich intencji, co Ojciec wymienił, ja chciałam modlić się w intencji zmarłej za duszę świętej pamięci Anny Zając, a także za zmarłych moich rodziców, teściów, moich braci i siostry. Pani ma na imię? Moje imię jest Zofia, ja dzwonię z New Jersey. Pani Zofio, poprosimy Pana Michała, on będzie prowadził, a Pani będzie odpowiadała jako ten drugi chór w modlitwie. Może tak być? Może być, dobrze. Panie Michale, proszę rozpocząć modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ale nas... I nie wódź nas na pokuszenie, na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo łaski
pełna. Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było jak na była początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji naszego papieża Franciszka i za naszą ojczyznę. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale o wszelaki zły przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Michale, dziękuję Pani Zofio. Ja również dziękuję z Panem Bogiem, Ojcze. Z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję Państwu za tę modlitwę. Chciałbym też przy tej okazji zaprosić na felieton księdza profesora Pawła Bortkiewicza. Miłosierdzie stare jak świat. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, przeżywamy czas Wielkiego Postu. Czas bardzo szczególny i dlatego chciałbym w tym właśnie czasie choć na chwilę wyzwolić się od komentarza czasu teraźniejszego. Chciałbym oddalić się trochę od bieżących wydarzeń, bo ten czas Wielkiego Postu, to czas odnowy ducha, to czas zanurzenia nie tyle w teraźniejszość, co wychylenia się ku wieczności. To czas zatrzymania się i spoglądania z nadzieją ku przyszłości. To wreszcie czas odkrywania wielkiej prawdy o Bożym miłosierdziu. Ta prawda jest fascynująca. Z jednej strony znana jest od lat, od zawsze, odkąd zaczęliśmy poznawać tajemnicę Boga. Pierwszy znak
Bożego Miłosierdzia to tajemniczy zapis tego, co wydarzyło się po pierwszym grzechu pierwszych ludzi. Pamiętamy tę sytuację, grzech, odwrócenie od Boga, rezygnacja z Jego boskiego planu zagospodarowania człowieka w tym świecie. I po takim grzechu co czyni Bóg? Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. To bardzo ciekawy zapis ukazujący zdumiewającą wrażliwość Boga, jego wrażliwość pełną miłosierdzia. Albo ten kolejny niezwykły tekst z czwartej księgi, Księgi Rodzaju, gdy stajemy wobec eskalacji zła i spirali grzechu. Brat zabija brata, Kain zabija Abla. Jest to zbrodnia wołająca o pomstę do nieba. Jest to zbrodnia, która musi zostać ukarana i to się oczywiście dokonuje. Ale, jak mówi Biblia, dał też Pan znamie Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka. Święty Jan Paweł II w swojej encyklice o życiu, Evangelium Vitae, zatrzymał się przy tym niezwykłym tekście i skomentował go tymi słowami. Bóg jednak, który zawsze jest miłosierny, nawet wtedy, gdy karze, dał znamie Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka. Daje mu więc, pisał papież, znak rozpoznawczy, który nie ma go skazać na potępienie przez ludzi, ale osłaniać i bronić przed tymi, którzy chcieliby go zabić, choćby po to, by pomścić śmierć Abla. Nawet zabójca, zauważa Jan Paweł II, nie traci swej osobowej godności i Bóg sam czyni się jej gwarantem. A więc prawda o miłosierdziu, które koncentruje się na osobowej godności człowieka, ale czyni to, może to czynić ze względu na nieskończoną miłość Boga. Ta prawda o Bożym miłosierdziu, tak niezwykle splatającym losy ludzkie z boskimi, jest prawdą starą, znaną jak Biblia. Niemniej trzeba było szczególnego przypomnienia, mocnego przypomnienia tej prawdy, niejako jej wydobycia z całej treści biblijnej, spośród różnych ludzkich wizerunków Boga, czasem, powiedzmy sobie, zbyt ludzkich, zbyt krojonych na miarę naszych zmagań ze złem, z niesprawiedliwością, krzywdą. No bo jak byśmy zareagowali w sytuacji ojca, który czyni dobro i tylko dobro dla swoich synów, a oto jeden z nich bezczelnie żąda, daj mi część majątku, która na mnie przypada. A ojciec wie, ojciec przecież to wie, że w świetle ówczesnego prawa, prawa żydowskiego, na młodszego syna nie przypadało nic. On nie miał żadnego prawa do dziedziczenia, do posiadania, do prawa własności. A jednak daje. Daje część majątku, która nie przypada. Daje, bo widać, ojcowskie serce nie chce kierować się samym tylko legalizmem, samą tylko literą prawa. I znamy dalszy ciąg tej niesamowitej historii, pełnej dramatu i zarazem piękna. Znamy tym bardziej, że wciąż stajemy się sami żywymi bohaterami tej historii. To może właśnie dlatego wciąż odkrywamy na nowo starą prawdę o miłosierdziu. Warto, byśmy odkryli ją ponownie w tym szczególnym roku. To był felieton księdza profesora Pawła Bortkiewicza. Jak każdego roku w Wielkim Poście transmitujemy na naszej antenie gorzkie żale. W najbliższą niedzielę z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie o godzinie 18, natomiast w kolejne niedziele Wielkiego Postu, 4, 5 i 6, z Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu od godziny 17. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za naszym pośrednictwem. Mamy jeszcze chwilę czasu, nim zakończy się nasz program. Chciałbym zaproponować jeszcze felieton pana doktora Leszka Pietrzaka. 5 marca 1940 roku sowieckie biuro polityczne podjęło decyzję o
wymordowaniu polskich oficerów przetrzymywanych w obozach NKWD na terenie Związku Sowieckiego. Decyzja ta została zapisana w notatce Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Związku Sowieckiego Ławrentija Berii, na której to notatce widnieją podpisy innych członków sowieckiego politbiura: Józefa Stalina, Klimenta Woroszyłowa, Wiaczesława Mołotowa, Anastaza Mikojana oraz adnotacje o zgodzie dwóch pozostałych członków tego gremium, czyli Michaiła Kalinina i Łazara Kaganowicza. Niecały miesiąc później rozpoczęła się akcja rozstrzeliwania polskich oficerów umieszczonych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Ale zanim do tego doszło, sowieckie NKWD wyselekcjonowało 395 polskich oficerów, których postanowiło wyłączyć z decyzji o egzekucji. Umieszczono ich najpierw w obozie w Juchnowie koło Kaługi, a po jakimś czasie przewieziono ich do obozu w Gryazowcu pod Wołogdą. Tam zostali oni podzieleni na 5 kategorii: oficerów bez charakteru, oportunistów, znudzonych intelektualistów, tych, którzy byli przekonani, że mają zbyt niski status, oraz zdeklarowanych sympatyków komunizmu. W ocenie NKWD każda z tych kategorii dawała jakieś szanse na kolaborację z sowieckimi władzami w przyszłości. Nadal poddawano wszystkich indoktrynacji i pilnie obserwowano jej skutki. Na początku października 1940 roku spośród wszystkich umieszczonych w Gryazowcu polskich oficerów NKWD wyselekcjonowało pewną grupę oficerów, którą przewiozło do Moskwy. Nieformalnym przywódcą tej grupy stał się podpułkownik Zygmunt Berling, najsilniej deklarujący prosowieckie sympatie. Beria i inni wysocy oficerowie sowieckiego NKWD prowadzili z nimi w Moskwie osobiste rozmowy, w trakcie których proponowali im wzięcie udziału w tworzeniu polskich jednostek, które będą walczyły w przyszłości u boku Sowietów. Wszyscy przystali na tę ofertę. Potem umieszczono ich w specjalnym ośrodku NKWD w Małachówce koło Moskwy, który z racji swojego wysokiego standardu nazwany został Willą Rozkoszy. Tam byli nadal intensywnie indoktrynowani i obserwowani. Sytuacja uległa radykalnej zmianie 22 czerwca 1941 roku, gdy Niemcy uderzyły na Związek Sowiecki i gdy położenie Sowietów pogarszało się dosłownie z tygodnia na tydzień. Zasadniczej zmianie uległo również położenie polskich oficerów z Willi Rozkoszy w Małachówce. NKWD przestało się nimi już tak zajmować. W zaistniałej sytuacji musiało bowiem zaniechać realizacji wobec nich swoich planów. Gdy 30 lipca 1941 roku podpisany został pakt sikorski-majski, pensjonariusze z Małachówki trafili do formowanej w Związku Sowieckim armii generała Władysława Andersa. Jednak Anders, wiedząc o prowadzonych przez nich rozmowach z sowieckim NKWD, nie ufał im. Gdy latem 1942 roku armia Andersa opuszczała Związek Sowiecki, by udać się na Bliski Wschód i dołączyć tam do Brytyjczyków, w jej szeregach nie było już podpułkownika Zygmunta Berlinga ani jego kolegów z Willi Rozkoszy w Małachówce. I dopiero wtedy otrzymali oni od Sowietów swoją kolejną szansę. Gdy w maju 1943 roku w Sielcach nad Oką sowieckie władze postanowiły sformować 1. Dywizję Piechoty imieniem Tadeusza Kościuszki, pułkownik Zygmunt Berling, już w stopniu generała, został jej dowódcą. Dywizja Berlinga stała się zalążkiem Armii Komunistycznej Polski. Armii, która narodziła się w wyniku zdrady, do jakiej doszło z Willi Rozkoszy w podmoskiewskiej Małachówce. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję, że mogliśmy razem ten czas spędzić na tę noc. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Thank you.
Polsce jest godzina trzecia. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie podczas naszego nocnego programu i zachęcamy do pozostania razem z nami.
Dzisiaj w katechezie mówimy o źródłach modlitwy i kiedy już jesteśmy przy źródle, to patrzymy także, dokąd ta woda Ducha Świętego nas prowadzi, to znaczy patrzymy na drogę, więc źródła i droga naszej modlitwy. Modlitwy, która jest czasem, kiedy, jak mówi ojciec Augustyn Pelanowski, o nic nie chodzi. Modlitwa to jest czas, w którym o nic mi nie chodzi i nic nie jest ważniejsze od przebywania z Nim, czyli z Bogiem. Jest to czas ten bezinteresowny. Przypomnijmy sobie przypowieść o synu marnotrawnym, któremu wydawało się, że jak odejdzie od ojca, to wtedy pożyje, to wtedy użyje, to wtedy zazna życia. A okazało się, że z dala od domu ojca umierał między świniami. I to było życie syna, który odchodzi od ojca. Wielu ludzi chodzi, wielu ludzi pije, je, gada, przeróżne rzeczy robi, pracuje, zachorowuje się, ale duch jest martwy. Nie ma w nich życia nadprzyrodzonego. To znaczy, że gdy przyjdzie ta śmierć realna, śmierć, gdy przyjdzie, zastanie ich już martwymi. Jeżeli duch jest martwy za życia, to śmierć tutaj przychodzi do człowieka, który już de facto nie żyje. Oby, gdy przyjdzie śmierć, zastała nas żywymi. I stąd patrzymy na źródło i stąd patrzymy na drogę. A droga wiedzie do Boga życia, do źródła życia. Zauważamy w życiu codziennym, że niektórzy ludzie nie modlą się wcale, inni modlą się sporadycznie, inni widzą w sobie potrzebę modlitwy, nawet mają też ogromne pragnienie modlitwy. Jedni tego pragnienia nie mają, ale się modlą, bo wiedzą, że modlitwa jest ważna. Skąd się zatem ta modlitwa bierze, ta potrzeba modlitwy bierze, co jest źródłem modlitwy? Mówi nam o tym katechizm Kościoła katolickiego. Bóg Ojciec nie zmusza nas do modlitwy, ale przez działanie Jezusa i Ducha Świętego zaprasza nas do niej. Tę Bożą inicjatywę podejmujemy przez własny wysiłek. To nie chodzi o to, żeby wszystko było lekko, łatwo i przyjemnie. Znowu, jeżeli modlitwa jest czymś ważnym dla naszego życia, to także wymaga jakiegoś wysiłku z naszej strony. To jest normalne. Nie wszystko kojarzy się nam duchowe tylko i wyłącznie z tym, żeby mi było dobrze, żeby mi było fajnie, żeby było przyjemnie, żeby było klimatycznie, żeby było nastrojowo. No nie o to chodzi w modlitwie. W modlitwie chodzi o obecność. Obecność przy łóżku chorego wcale nie jest klimatyczna i nastrojowa, a jednak jesteśmy, trwamy przy chorym. Obsługiwanie chorego, kiedy nie może nawet sam do łazienki pójść, wcale nie jest klimatyczne, tylko jest konkretnym wysiłkiem, który osoby zajmujące się chorymi podejmują, dlatego że jest to ważne, dlatego że kochają, dlatego że mamy do czynienia z drugim człowiekiem, który potrzebuje pomocy. A zatem zobaczmy, że również w modlitwie nie chodzi o to, żeby był klimat i on nigdy nie powinien warunkować naszej modlitwy. Nie ma świeczki, nie ma jakiegoś tam wystroju, nie ma tego czy tamtego i dlatego się nie modlę. No to są tanie usprawiedliwienia, które w zasadzie są oszukiwaniem samych siebie, bo nie o to chodzi w modlitwie. Katechizm stwierdza, że aby się modlić, trzeba chcieć. I to jest chyba najprostsze określenie. Trzeba chcieć, nawet kiedy nie mam jakichś wzniosłych myśli, kiedy mam rozproszenia, kiedy trudno mi siedzieć, no to nastawiam sobie budzik i 15 minut, 5 minut czy 2 minuty trwam na modlitwie, nawet po prostu poświęcam swój czas jako formę modlitwy, bo na nic innego w danym momencie mnie nie stać. A zatem modlitwy trzeba się także uczyć i
to jest jakiś trud, wysiłek z naszej strony, ale też uczyć się nie samemu, ale uczyć się w wierzącym i modlącym się Kościele. W wierzącym i modlącym się Kościele. W Kościele mam na myśli jako wspólnotę ludzi wierzących i modlących się. Właśnie tu się uczymy. Kiedy chcemy się czegoś nauczyć, kiedy idziemy do pracy, my podpatrujemy majstra, podpatrujemy zespół, do którego jesteśmy przydzieleni, są jacyś opiekunowie, są superwizorzy, są. Zobaczmy, jak to w profesjonalnej pracy wygląda. A modlitwa też jest pracą, którą podejmujemy. W związku z tym modlitwy nie uczymy się samemu, ale uczymy się w wierzącym i modlącym się Kościele. W życiu chrześcijańskim znajdują się źródła, w których oczekuje nas Chrystus,